chcę ci coś powiedzieć. Ale to musi zostać między nami. Wiesz, między mamą i córką. Także dacie ani słowa, okej? Okay? Obiecujesz? Dziś twój wielki dzień. Pierwszy raz idziesz do szkoły. No dobrze. Wróćmy do naszej historii. Nie gniewaj się, że nie będziecie w niej od początku. Pojawisz się gdzieś w środku, ale tak naprawdę byłaś w niej od zawsze. Kocham cię. Ty też mnie kochasz? Jak bardzo? Aż tak bardzo? Ja ciebie też tak bardzo. Tak bardzo. Weź zgaś to, co? Wstawaj, śpiochu. Daj spokój, zgaś. Im bardziej będę milczał, tym lepiej mnie usłyszą. Pewnego dnia moje milczenie zagłuszy nawet burzę. Jakbym cię nie znała, pomyślałabym, że jesteś wrażliwy. A jak? Kolejna? Ej. Fast. SMS od matki. O, albo chce cię zeswatać, albo chce, żebyś posprzątał mieszkanie. No, albo jedno i drugie. Wyszłoby taniej. Ej, pokaż. Co to by się stało z twarzą? Tak źle jest? No. Nigdy nie byłeś zbyt przystojny, ale teraz przesadziłeś. Nie uwierzysz, jak mnie urządziły. One. Umawiałeś się z siostrami w tym samym czasie? Oszukały mnie, w ogóle nie były podobne. Aha, bo miały inny kolor włosów. No to co, to na następnym razem mam co, sprawdzać dowód i nazwiska? A powiem ci, że no, rewelacja to śniadanie. Tak ty mi powinnaś codziennie takie śniadanka robić. Jasne. Dobrze, że to nie były trojaczki. Chociaż, gdybyś spał jednocześnie z trzema siostrami, to by było dopiero coś. Po pierwsze, to nie spałem z nimi jednocześnie. Po drugie, był odstęp czasu 3 tygodnie, a po 3 tygodniach to... Wiem, dlaczego spotykałeś się z dwiema kobietami z jednej rodziny. Bo zaliczyłeś już całe Trójmiasto i robisz kolejną rundę. Nie całe właśnie. Nie całe. A która z sióstr cię tak urządziła? Lili? Popielniczką? Czyli co ty chcesz powiedzieć? Że co? Że ja nie byłem ich wart? No myślę, że każda kobieta zasługuje na kogoś lepszego. Mhm. To co jest z tobą nie tak? Że jesteś sama, że nikt cię nie chce? A kto ci powiedział, że nikt mnie nie chce? Może po prostu ja nie chcę być z nikim? Aha, no na pewno. No i co mi zrobiłaś? Ale poszło, poszło. To jest chłopcy? Nie dajecie rady? Mówiłam, mniej śmieciowego żarcia, więcej warzyw i owoców. Dałem chipsy z buraka. Epa, a słuchaj, a jakbyśmy po treningu na jakąś kolację wyskoczyli? Byś mi wytłumaczyła, o co chodzi w tym zdrowym żywieniu całym? Nie mawiam się z facetami, którzy nie mogą mnie dogonić i nie odpowiadam na SMS-y po północy. Las rok temu po pijaku. Mój błąd. Mniej imprez, więcej treningu. Stara, naprawdę, po prostu po treningu coś mnie tutaj ciągnęło, coś się nadwyrężyło, to zadzwoniłem, chciałem fachowej porady, ona że nic. No, nie można. I okazało się, że to były siostry. Nie. Tak, i zaliczył obie. Dobrze, że matkę oszczędził. Nie mam pewności. Co szczęście, mój Robercik jest taki wierny jak pies. Z czego się tak śmiejecie? Z czego się śmiejecie? No wchodźcie, co tak siedzicie? To, co powiem, nie jest miłe. Ale ktoś musi to powiedzieć, żebyśmy...
żebyśmy wspólnymi siłami wypłynęli z tego szamba, w którym tkwimy po uszy. Wasza pogoda jest do dupy. Ja nie rozumiem, przecież ludzie lubią oglądać prognozę pogody w sieci. A tutaj mówię dupa. Generalnie jak bardzo dupa? Co? Nie sprawdza się? Pogoda się sprawdza, ale was nikt nie chce oglądać. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pogodnemorze.pl. Proszę. Lecicie na łeb na szyję. Czemu? Konkurencja ma lepszą prowadzącą? Może ma ładniejszą twarz? Ale kto podczas oglądania prognozy pogody patrzy na twarz? Cycki ma większe. To co mam zrobić? Powiększyć? Nie jest wszystko jedno, co zrobicie. Ja muszę mieć lepsze wyniki oglądalności na naszym portalu. To jest wasz problem, jak? Ja nie wiem. Wymyślcie coś. Wymyślcie, może te małe cycki też można jakoś tak pokazać. Ja nie wiem, to wy wiecie. Opuściłem już. Głośniej. Ale co, nie słyszysz? Głośniej. No głośniej nie ma. No. No ale tylko zwrotka jest. No zwrotka jest. A refren? No, refren będzie, natchnienia jeszcze nie mam, ale zwrotka dobra, nie? Natchnienia? Nie dały ci te dwie ostatnie muzy? Stary, nie uwierzysz. Telenowela jakaś. W telenoweli się kończy odcinek, u ciebie to jest niekończąca się opowieść. Daria mi strzeliła wykład, starczy. Zajmij się Darią. Po co ci te laski? No, czemu nie spróbujesz? Nie dymam kumpli, takie mam zasady. Tu ci akurat jestem wdzięczny. No, masz, kochanie? Proszę bardzo. Chodź, chodź. Kochana, a ty... Jaki ja jestem? Fajny, tata jest fajny. Mamie. A ty, kochana, jesteś księżniczką czy wróżką? Księżniczką, która potrafi czarować, a ty jesteś moim księciem. Kochana moja, jestem księciem twoim. A teraz uważajcie, na stole leżą dwa tłuste mole obok. Leszcze, co jedzą? Ach, leszcze! Amelka, Szymek! Naleśniki, chodźcie, chodźcie. Cześć. Z roweru spadłem. Jasne. Naleśniczka? Dziękuję bardzo, ale boję się, że mnie otrujesz. O co jej chodzi? Ona mnie nienawidzi. Za dużo kobiet robi paznokcie w jej salonie. Wie wszystko. Powiedział, że jestem muzyką jego duszy. Światłem w tunelu jego życia. Powiewem wiatru. Łajdak. Dał nam takie same serduszko. Stary, no ja ci powiem po prostu, że baby zdecydowanie za dużo chlapią mozorem. Fakt, no. My, faceci, my nie musimy tak się użalać sobie. Zupełnie. Ty, a ta twoja to co? Myślisz, że ona mnie odpuści kiedyś? Słonie i Kaśka. One nie zapominają. To znaleźniczka? Pyszne, pyszne, rewelacja. Spokój się, Kasia. Przecież się zorientował, że mnie nie lubisz. No coś ty. Zobacz, że dzieci go uwielbiają. No, ja nie mogę, pomóż ty. Kasia. No, spróbuj. Nawet takie gibony są monogamistami. A ten nie mógł sobie odpuścić. I to dla kogo? Dla tej małej w knajpie na rogu. A? Robercik z nią? No tak. Zawodowo parzy kawę i puszcza się na zapleczu. A wiesz, co robi w wolnych chwilach? Śpiewa w chórze kościelnym. Dasz radę? Kotku, jestem profesjonalistką! Uwaga! Jak wyglądam? Jak zdradzona kobieta w stroju płetponurka! Żart! Okej! Gotowa? Kamera! Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco. Marietta Dzik i pogodnemorze.pl. Przygotowaliśmy dla Państwa prognozę pogody na najbliższy tydzień. Już od poniedziałku kilka letnich epizodów. To od poniedziałku, a... No cóż, u Państwa lato, a u mnie deszcz. Gratowicie! Palant jeden! Ty słuchaj! A wiesz, co jest najgorsze?
że on mnie wpędził w lata. No przecież 2 lata życia mu poświęciłam, tak? A wcześniej Kamil 5 lat, Dawid 7. No ale przecież wciąż jesteś młoda, no wszystko się jakoś ułoży, zobaczysz. Dzięki. Dzień dobry, aspirant Marek Reda. Co panie tutaj robią? Przecież wisi jak byk zakaz kąpieli, ten człowieczek przekreślony, płynący kraulem. No ale czy my się kąpiemy? Ty słuchaj, a jeszcze zrywając ze mną, puścił taką intelektualną gadkę. No ja nie wiem, jakiegoś poety pewnie cytował, bo mówi tak. W moim sercu zawsze jest dla ciebie miejsce, ale teraz musi bić dla kogoś innego, czy Tandeta. No. Bardzo proszę o natychmiastowe opuszczenie terenu fontanny. Czy pan może nas zostawić? Nie widać, że tutaj cierpię? A może pani cierpieć gdzie indziej? Dobrze, jestem zmuszony wypisać panią mandat. Dokumenty proszę. Dokumenty. Niech pan zostawi te panie w spokoju. Złodziei łapać, a nie porządnych ludzi. No właśnie. Złodziei i co założników. O! I zboczeńcu. Znam jednego. Mogę adres podać. Przynajmniej ktoś się o ciebie martwi. O czym ty mówisz? Bo... Nie o czym, a o kim? O Darii. Inne przychodzą, odchodzą, a ona jakoś zawsze na posterunku. Nic ci to nie mówi? Mówi, bo to jest mój kumpel i bardzo dobra dziewczyna. Bo ty masz tylko złe, tak? Niby od kiedy? Stary, nie uwierzysz. Wiesz, że ją też chciałem? Co? Przelecieć. Cześć! Ty nie studiowałeś na Politechnice? Ja też nie, czyli stamtąd się znamy. No chyba byś mnie pamiętała. No, ten kapelusz. Czyli pierwsza, która ci nie wskoczyła do łóżka od razu. No, brawo. Ale sobie zero seksu z nią, nigdy nic. Każdy związek musi się jakoś zacząć. Człowieku, jaki związek? Tłumaczę ci, że to jest moja przyjaciółka. Ja tam żadnej przyjaciółki nie mam. Ale ty masz żonę, to masz przyjaciółkę, kochankę i matkę w jednym. O tak, dużo matki, a mało kochanki. To tak jak ja z Darią. Przyznaj, że bylibyście świetną parą. Przepraszam bardzo. Tak, hej. Słuchaj, bo ty dwugłowy robisz, nie? No tak. To myślę, że chyba musisz bardziej ciągnąć, wiesz? Do końca bardziej. No i teraz placuję mięsień, widać. Palant jeden! Ty, no, nieźle. Ale jest 6000 polubień, to jest sztos. Sztos. W ten sposób stałyśmy się gwiazdami w portalu pogodnemorze.pl. No, proszę bardzo. Dziękuję. Trzymaj. O, to co? Z okazji sukcesu? Nie, to jest za to, że jesteś jedyną kobietą, która oparła się mojemu urokowi osobistemu. Ach, to nie było trudne. Chcesz kawkę? Tak, proszę. 2 razy espresso. 10 złotych. Ty, ale tak poważnie, dlaczego my się nie przespaliśmy ze sobą nigdy? Bo nie jesteś w moim typie. Jezu, jak ty kłamiesz. Jestem w typie każdej. Dlatego sypiasz z każdą. Po pierwsze, to nie z każdą, a po drugie, kończę z kobietami. Raz na zawsze, koniec. No to chcę, to napiśmy. Przepraszam bardzo. Poczekaj, przepraszam bardzo. Nie chcę przeszkadzać, ale muszę coś ogłosić. Kończę z kobietami. Koniec. Ty idziemy stąd. Nie, dlaczego? Zostańmy. Idziemy. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękuję. Bardzo proszę. Co, naprawdę tak ci z nami źle? Narzucamy się, bierzemy ciebie siłą. Nie, to nie o to chodzi. No to o co? Nie, wieczorem jest wszystko w porządku, nie? Tylko rano jest masakra. Budzę się, a obok jest obcy człowiek. Ja nie wiem, może to jest jakaś psychopatka. Potem patrzę w sufit i modlę się tylko... żeby ona zniknęła, rozumiesz? No to po co ją w ogóle zapraszałeś? Jezus Maria, bo wieczorem się inaczej myśli. Albo nie tym, co trzeba. Oj. Nie, poczekaj, ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, o co chodzi. Po prostu w życiu każdego faceta przychodzi taki moment, że nie wypada mu po prostu samemu wrócić do domu. Bo? Bo kobiety tego oczekują, one chcą, żebym ja jej zabrał do domu, a ja nie chcę ich rozczarować, po prostu. Altruista, dziękuję. A tym razem już budzę się z jakimś takim chudzielcem, którego imienia nie pamiętam, albo z jakąś taką grubą, co ma takie imię, że nawet nie jestem w stanie go wypowiedzieć, nie? Jedna ma jakieś takie wielkie cycki, jedna małe. No to jest nie do ogarnięcia. To jest tak skomplikowane.
Uganiasz się za nimi jak pies, a potem skamlesz. W ogóle nie słuchasz, co ja do ciebie mówię. Przecież nie chodzi o to, żebym codziennie się budził obok innej dziewczyny. No to znajdź sobie jedną. A, to jest takie proste, to jest ciężka sprawa. Może powinieneś obniżyć poprzeczkę. Nie ma takiej możliwości. Matka mojego dziecka to musi być kobieta idealna. Aha, czyli ty chcesz mieć dziecko? Oczywiście, że tak. Taką księżniczkę małą, zamek i wybuduję, smoka pokonam. Ach, cudownie będzie. I żadna nie chce mieć z tobą dziecka. Jezus Maria, ty nic nie rozumiesz, co ja mówię do ciebie. To ja nie znalazłem takiej, z którą chciałbym mieć dziecko. Chyba, że ty dotrzymasz słowa. Potrzymasz ją na chwilę? Muszę skoczyć do auta. Nie chcę, żebyś adoptował, tylko na chwilę podtrzymał. Słuchaj, jak do 30 będziemy sami, sobie taką zrobimy. Okej. Okej. Żartowałam. Nie myślałam, że ty nie mówisz tego na poważnie. Czyli zrobiła sobie ze mnie jaja. Ale czekaj, ty myślisz, że ja mogłabym urodzić dziecko, które z założenia nie miałoby ojca, tak? Że nie mówię, że to ma być partenogeneza. Ja chcę ci ofiarować mój plemnik. A nie, to od razu zabieramy się do roboty. Ty, a ty nie masz tego instynktu macierzyńskiego albo tych hormonów jak normalna kobieta? Posłuchaj, jak normalna kobieta chcę, żeby moje dziecko miało matkę i miało ojca o tym samym nazwisku, bo nie wierzę w przelotne związki pod tytułem jakoś to będzie. Dziwnie się zrobiło, co? Weź się. Ej, nie wygłupiaj się, no. Przecież moje kwiatki bez ciebie zwiędną, a to są kwiatki, które dostałem od mojej mamy. Ty jak nie chcesz tego zrobić dla mnie, to dla kwiatków to zrób, co? Weź. Cześć. Poczekaj. Daria! Daria, nie wygłupiaj się. Urodzisz mi dziecko, weźmiemy ślub, tylko my będziemy znali prawdę. Wszystko będzie na papierze. To nawet nie będzie małżeństwo, tylko taka współpraca. Tak? I ze wszystkimi kobietami będziesz tak współpracował? Nie, tylko z tobą, ale akurat ta część umowy obowiązuje obie strony. Wszystkich będziesz oszukiwał? O co ci chodzi? Nie sypia się z przyjaciółką. Nie przejmuj się, jak za pierwszym razem nie uda ci się wbić kuli w łzy. No, załamie się. Prawdopodobieństwo, że uda ci się to od razu, statystycznie wynosi 1 do 50. Może po prostu spróbuję. Wcześniej nie grałam. Statystycznie to się nazywa fart. Racja. Że statystycznie, to statystyki się nie mylą. No, ale nie ma co się śmiać ze statystyki. Statystycznie aż na 4 kobiety przypada 1 facet. Serio? A słyszeliście, że statystycznie większość ludzi myśli, że pogodynki to kretynki, hello? Koniec. Retiruję. Ej, nie jesteś chirurgiem i nie masz dyżuru w szpitalu. Statystycznie co 5 Polak nie umie żyć bez telefonu. Statystycznie to faceci za dużo kłapią dziobem. Gdzie to czytałaś? Idziemy. Już myślałam, że nie zapytasz. Do toalety. Statystycznie dziewczyny do klopa zawsze chodzą dwójkami. Statystycznie to ty za chwilę w mordę dostaniesz. Yeah.
Fajnie było. Moglibyśmy to kiedyś powtórzyć. Przepraszam, słucham, co się dzieje? Dzięki. Ej! Cześć! Marta! Daj mu chociaż szansę. Wiem, że chciałaś dobrze, ale to nie mój typ. Przystojny jest. Nudziarz. Nie możesz wiecznie sama iść przez życie. Wow, co za tekst. Sprzedam go Filipowi, murowany hit. Ciągle tylko Filip i Filip, zauważyłaś? Wiesz co? Może jednak powiększ sobie cycki. Daj spokój, to poważna sprawa. A co się stało? Bartek się zakochał. A, ale w dziewczynie mam nadzieję. Jezus, pogadasz z nim? No, o, zupka ogórkowa, mogę? Pogadasz z nim? No, o czym ja mam z nim gadać? Co mam mu powiedzieć, skąd się dzieci biorą? No nie wiem, no, porozmawiał z nim jak facet z facetem. Nie chciałabym, żeby ktoś go zranił. Jak się nie sparzy, to będzie wkładał łapy do ognia, czy jakoś tak. A, słuchaj. Zmieniłaś zdanie? Urodzisz moje dziecko? A jak myślisz? No siemanko, no witaj. Siemka. No jak tam? Twoje trupy? A spoko, kroimy. A ja słyszałem, że ty się konkretnie na kogoś napaliłeś pierwszy raz. Brawo, a kto to? Taka Madzia z farmacji. I nie napaliłem się, tylko po prostu mi się podoba, okej? Okay? Nie, okej. Okay. Po prostu bardziej niż inne podoba ci się Madzia Pigulara. O, też cię kocham. Też cię kocham. To co, to wieczorkiem sobie pogadamy. Papa, hej, cześć. Pogięło cię. Tak się drażnimy, tylko pieszczoty takie. Miałeś być delikatny. Ej, ja to załatwię po swojemu, okej? Okay? Okej, okay, tylko proszę cię. Naprawdę zależy mi na tym. No to jest mój malutki braciszek. Malutki, a tu nasza malutka księżniczka. Moja pyśnu, zupki od tatusia, chcesz? No proszę. Jaka słodka, co słodziutka. Normalne. Ja może nie z księżniczką, że książę. Józef. Ach, Józef. Po moim dziadku. A jakby była dziewczynka? O. I mamy umowę. Jak będzie dziewczynka, to ty wybierasz imię. Basia może być. Wychodzisz? Jak teraz urodzisz dziecka, to za 2 lata będziesz miała zdjęcie kota zamiast Basi. Słuchaj, jak zjesz zupę, macie tu nie być. Ale tak, tak. Będziesz miała po prostu 12 kotów, kicie, plicie i coś tam, a żadnej Basi. Jestem! Już nie mam pieniędzy! Cześć. Co ty znowu sam? Dlaczego ty nikogo nigdy nie przeprowadzisz? Naprawdę nie mam dużych wymagań. Panna rozwódka z dzieckiem, z dwojgiem dzieci, ale no, byleby to była kobieta. No, no oczywiście, ale nie uwierzysz. Żadna mnie nie chce, wyobrażasz sobie? Damy radę. Nie, ale błagać nie. Ale co, błagam. Nie swataj mnie znowu. Zobacz, jaka jest piękna. Piękna, bardzo ładna. O, jeszcze będę miał schabowe za darmo. No to przecież ty uwielbiasz schabowe. Uwielbiam i dlatego mam sypiać z rzeźnikiem. Ale przyjrzyj się, jakie delikatne. Niesamowite, niebywała uroda. No, o. Co? Niestety, zobacz. Brodę ma. Nie, no mały wąsik. Ma brodę, będzie mnie drapał. Powinieneś mieć własne dzieci. Koroki, no, cześć na to, hej. Okay. A, miałeś mu powiedzieć. Mówię ci. Cześć, braciuszku, myślałam, że zdezerterujesz. No czemu? Miałbym opuścić taki zlot czarownic? A gdzie jest twój stary? Znaczy, twój tata? A tata sypia na kanapie. Adaś, przestań. Ale ja nic nie mówię. No już, proszę cię. To od tygodnia. Adaś. Ciasto upiekłam. Chciałeś Soni nam przysłać? Torek. Met a lady dancing naked.
przestworzach, jak i na ziemi obowiązują te same alerty. Będzie wiał silny wiatr. Tu nie wolno wchodzić. Dajesz, gramy, gramy. Ciśnienie też będzie skakać. Z czwartku na piątek obniży się o kilka hektopaskali po to tylko, żeby w sobotę podwyższyć się o 26 hektopaskali. U osób wrażliwych spowoduje... Przepraszam, ale tu nie można kamerować. Co ja mam z paniami zrobić? Nie wiem. No, może wypuścić? O. Żeby się panie znowu wpakowały w jakieś tatapaty? No nie, no bez jaj dostaniemy mandat. Znowu? No dobrze, to chociaż panie pouczę. A ucz pan? Tafla lotniska jest terenem przeznaczonym do krótkotrwałego przebywania... Tafla lotniska jest terenem przeznaczonym do krótkotrwałego przebywania na nim osób do tego upoważnionych. Dzień dobry, szefie. A, to pan. Właśnie tłumaczyłem pana podopiecznym, że jeżeli jeszcze raz wywiną jakiś numer, to będę zmuszony je zamknąć na dołku. Może nawet dostaniemy dożywocie. Na każdego znajdzie się jakiś paragraf. Dobra, proszę jej stąd zabierać, zanim się rozmyślę. Dziękujemy bardzo. Czy ja wam kazałem przelecieć kogoś? Nie, ty miałaś pokazać cycki, znaczy miałaś wyeksponować swoje piersi piękne. A ty miałaś ją do tego namówić. No ale przecież ja... Nie, nie dobrze. Błagam! Błagam, dziewczyny. Błagam jak ojciec, jak ojciec i matka. Wymyślcie coś kreatywnego, coś inspirującego i nie dajcie się przy tym złapać. Może ja faktycznie powiększę te cycki. Jezu, co ty masz z tymi cyckami? Zdradza mnie. Na pewno? W moim domu między meblami, które sama wybierałam. Wiesz, jaki mój stół ma delikatny fornir? Dobrze, to o co ty masz pretensje? O to, że cię zdradza, czy o to, że cię zdradza w twoim domu? No chyba o jedno i o drugie, co nie? No to się rozwiedź. Przestań, zwariowałeś tam. Nie, ja nie... Ja nie potrafię być sama. Zresztą co, teraz miałabym nagle szukać sobie drugiego? Zawsze się może trafić jeszcze gorszy. Nie, 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 nie. Ja chcę go tylko zdradzić, żeby zobaczył, jak to jest. Proszę cię, nie rób żadnych głupot. Nie, poczekaj, bo ja cię nie pytam o zdanie. Ja cię proszę o pomoc. Masz tylu kolegów, w większości wiecznie napalonych. Nie musi być jakiś szczególnie przystojny. Tam już dobra, wiesz, wszystko jemu. Ty jesteś nienormalna, ty zwariowałaś chyba. Ale bo co? Solidarność na świadodów nagle, tak? A to ty myślisz, że co, jestem jakimś Alfonsem? Ale przecież, no dobra, ale już. Przecież. Dobra, ja sobie poradzę sama, dziękuję ci bardzo. Co mam ci dawać moim kolegom? Nie wiadomo, gdzie oni te brudne łapy wsadzają. Przestań, już dziękuję ci, dam sobie radę sama jak zwykle. No. Jakoś jak chodziło, jak spałeś z moimi koleżankami, to nie było problemu. Nie o mnie teraz rozmawiamy. Poza tym to było co innego. Dziewczyny nie mam, chowam uczucia po kieszeniach. Gdy dwa serca nie biją razem, nie ma harmonii brzmienia. A kiedy ciebie nie mam, chowam uczucia po kieszeniach. Gdy dwa serca nie biją razem. Love is like oxygen. Słuchaj, ja tam nie puszczę, ja nie umiem tańczyć, no. Stary, nie będziemy tańczyć, po prostu masz obserwować mnie i się uczyć. Słuchaj, ja kocham Magdę, rozumiesz? Jezus Maria, Magdę, zaraz tam wchodzisz, tam masz do wyboru do koloru. Grube, chude, wysokie, szczupłe, nie wiem, z kręconymi włosami, z prostymi. Chociaż akurat w twoim wypadku na początek bym uderzał w brzydkie, będzie ci łatwiej, no. I zero gadek o medycynie, rozumiesz? Idziemy. Siemanko, tamten ze mną jest. Przyjacielu, dwa drinki. A ty młody patrzy się uczy. Bardzo proszę. Ale ja nic nie zamawiałam, dziękuję. Nie zamawiałaś? Szkoda. Bo ja myślałem, że ja cię upiję i że się prześpimy. Zapomnij. Rewelacja, nawet lepiej, bo ja wolę na trzeźwo. W ogóle ze sobą do łóżka nie pójdziemy. No ale w ogóle? W ogóle. Nie uwierzysz. No pięknie. Znasz to? Wszyscy to znają. To jest moje. Jak to? Mój tekst i moja muzyka, naprawdę. No tak, jasne. Siemanko. Co tam? W porządku, dostałeś mój nowy tekst? Tak, dostałem, ale powiem ci szczerze, że nie siedzi mi za bardzo. Bo teraz coś nowego piszę. To jak będziesz miał coś nowego, to podejdź, będziemy szukać. No pewnie, nie? No trzymaj się. Siemanko. To co słyszałam, to też twoje? Nie. To akurat nie moje, bo ja piszę takie głębokie teksty o miłości. Głębokie? Głębokie. To chętnie posłucham. O. Wiesz, jak ty mnie inspirujesz? Już mam mnóstwo pomysłów.
Jesteś inspirująca, niebywałe. Jesteś niemową? Wiesz, ile kości jest w szkielecie dorosłego człowieka? Słucham? 206. O! No coś ty. Słuchaj, a za tydzień byśmy się spotkali trochę później, co? Nie będzie mnie za tydzień. W ogóle rezygnuję. Dlaczego? Kaśka. Nie uwierzy pani. Wyrywa mnie koleś w klubie. No i gadka się klei, tak? No i on do mnie... No to ja... tak? No i wychodzimy z klubu, idziemy do niego. I on nagle podchodzi do jakiegoś żura. I gada z nim, ona u mnie. Cześć! Siemanko! Cześć! No co u ciebie? No też cię nie widziałem. Siadaj. Dobry wieczór. Co tam, gracie jeszcze? Koncertujecie? Przepraszam. No, idziemy? Moment, dobra. Ale... Moment! No nikt mnie tak w życiu nie potraktował. Rozumie to pani? Jeszcze dał mi ją. Takie gówno. Co, fajne? Zagroziła, że jeżeli tego nie zrobię, to przyjedzie do nas teściowa na miesiąc. Nie, no rozumiem, ale co ona myśli, że ja ci sprowadzę na jakąś złą drogę? Ty po prostu uważa, że jesteś szowinistyczną świnią. Ja? Tak! Po co dawałeś każdej pannie to samo serduszko? Z bursztynu! Gorsze to jest złoto północy! To jest tak, jakbyś zostawiał odciski palców na miejscu zbrodni. No Jezus Maria. Patrz, moja matka mi przysyła cały czas jakieś... Cześć, chłopcy. Cześć. Jak forma? Bardzo dobrze. A świetnie. Słuchaj, nie uwierzysz, ale od dzisiaj trenujemy sam na sam. A to otwiera nam nowe, praktycznie nieograniczone możliwości. Na twoim miejscu nie cieszyłabym się tak bardzo. Dostaniesz większy wycisk. Coś się stało? Stało się. Co? Zakochałam się. Znowu? Potrzebuje pani pomocy? Nie no, znowu pan? Nie ma innych policjantów w tym mieście? Są. Nie tak przystojni jak ja. Akurat. Zaraz pomyślę, że mnie pan śledzi. A powinienem? Ma pani coś na sumieniu? No, nie wiem. Ale coś tam by się znalazło. A co? Może jednak pomogę? Dam sobie radę. Okej. Tak będzie siedział i się patrzył? I wystarczyło, że zmienił ci koło. No co ty? Jak zmieniał, to sporo rozmawialiśmy. Sporo? Czyli jakieś 45 minut? Z nikim mi się tak dobrze nie rozmawiało przez 45 minut. On opowiadał, słuchał, troszeczkę żartował, a później odwiózł mnie do domu i nawet nie próbował wejść. Może coś z nim jest nie tak? Myślisz? Żart. Pewnie to ostatni przyzwoity facet na tym zwariowanym świecie. Marek. Marek? Rozumiesz? Marietta, Marek, to nie jest przypadek. Co się dzieje? Chyba z nim zerwała. Przez telefon. Przez telefon z nim zerwała? Zero klasy. Co to za kobieta? Niebywałe, ale spokojnie. Ja się wszystkim zajmę. No tylko pogadaj z nim tak, nie wiem, na lajcie, no żeby nie przyszło mu do głowy, nie wiem, jakieś podcięcie sobie żył czy coś takiego. Do kogo ta mowa? Jestem najlepszym pocieszycielem na całym świecie. Trzymaj. Go sobie zdejmę, żeby się nie pogięło, bo gniazdo idę jeszcze. Dobra, tylko tak z klasą. Spokojnie, patrz się. Co jest, Bartuś? Nic. Chcesz pogadać? Nie ma o czym. Rzuciła mnie. No, rzuciła cię. No. Każdy z nas przez to przechodził. A, tylko że cholery nie boli. Boli. I bardzo dobrze, że boli. I ma boleć. No, a ty to zapamiętaj. Zapamiętaj to. Słucham. To, co teraz się dzieje, to jest najważniejsza chwila w twoim życiu. To jest przełom. Zaufałeś jakiejś kobiecie, tak? I co się stało? I cierpisz teraz. To jest genialne. Ten ból jest ogromny i to świetnie. Ten ból jest tak duży, że od tej pory usprawiedliwi wszystko, co w życiu zrobisz. To jest genialne.
Oczywiście tam, wiesz, jak będziesz starszy, to twoje ego będzie coraz mniejsze. Będziesz coraz mniej cierpiał, w końcu zacznie ci to śmieszyć. Ale proszę cię, zapamiętaj te uczucia, które teraz są w tobie, bo one cię nauczą, że wszystkie kobiety są takie same. I pielęgnuj to. I przywołaj te uczucia, kiedy następnym razem przyjdzie ci do łba, żeby się zakochać. Rozumiesz? Chodź tutaj. Chodź tutaj. Co? Pamiętaj, no. Co ty w ogóle robisz? Co? Co ty chcesz z niego zrobić kolejną szowinistyczną świnię, która mści się na kobietach? Przepraszam bardzo, ale chciałaś, żebym mu wytłumaczył, jak wyglądają relacje damsko-męskie, tak? No ale wszystkie jesteście takie same, tak? Co to w ogóle jest za tekst? Chciałem pomóc. W taki sposób? O, sorry. Co, kolejna panna? Nie, szwagier. Dobra, w ogóle po co ja ciebie prosiłam? Spadaj! Oddawaj to. Jakieś buzi czy coś. Wilgotność powietrza 89. Szanse na deszcz? Prawie 12%. Wiatr 0. Proszę państwa, mam nadzieję, że za chwileczkę się rozpogodzi i takie warunki atmosferyczne utrzymają się aż do niedzieli, ponieważ wychodzę za mąż. Już. Serio? Nie? Żart. Nie? Znam go? Ten policjant. Chciałam mu podziękować za zmianę koła, więc zaprosiłam go na obiad. I między głównym daniem a deserem powiedziałam tak. Albo natychmiast mi się oświadczysz, albo spadaj. No i się oświadczą. Naprawdę tego chcesz? Najważniejsze, że jesteś szczęśliwa. Chciałeś gadać, to gadam, bo ja do roboty... Ała! I co, już wiesz, tak? No ładna chociaż była? No ładna, no tylko do niczego nie doszło, bo Baśka nas nakryła. Czyli gdyby Baśka nie weszła do pokoju, to byś przyleciał jakąś pannę na stole, który wybierała moja siostra. Wiesz, że ma miękki fornir? Ona zgrywa twardzielka, tak naprawdę to jest delikatne. Stół! Nie Baśka, debilu! Kochasz ją? Ja prawie nie znam, co ty? Baranie, Baśkę! Jesteś strasznie głupi. Nie, no pewnie, że tak. Halo? No, możesz wejść, kocha cię. Co? Kocha, chodź. Dlaczego? Zamknij się. Się nie odzywaj, debil. Co się stało? On cię uderzył? Ty zwariowałeś, kompletnie zwariowałeś? Odbiło cię? Odbiło cię? Płaty przy sobie trzymaj, tato, mi razem! Nie, weź się lecz! Ty się lecz! Leć się! Pokaż. Moja siostra, taki kryzys przychodzi, mówię ci. Matka do mnie codziennie dzwoni, żebym się ustatkował. Wysyła mi zdjęcie jakichś dziwnych kobiet. Moje życie jest w rozsypce. Teraz i ty mi jeszcze mówisz, że Kaśka nie chce, żebyśmy się spotykali. Bo się boi, że mnie sprowadzisz na złą drogę. Ja? Czy te kobiety wszystkie plotkują? No plotkują, no to my też sobie plotkujemy. Ale ich plotki mają szerszy zasięg. Do ślubu wszystko było cudnie. No po prostu... A po? Dam ci jedną radę. Nigdy cię nie żeń. Ale przynajmniej masz dzieci. No, no, dzieci to jest inna sprawa. No ja mówię o małżeństwie, a nie o potomstwie. Dzieci to są kochane. No, też do domu, przyjeżdżasz, kocham cię, tato. Po prostu o wszystkim się zapominasz. No tak, no żebyś wiedział. No, a to skąd ty masz wiedzieć? Nie, bo wszyscy o tym mówicie, to coś z tym musi być. Nie widziała. Ale ma łydkę. Przegraliśmy jako ludzkość małżeństwo. Zniszczyliśmy w ogóle związki, bo jesteśmy tacy ultranowocześni. Latamy w kosmos, seks grupowy, klonowanie owcy. A nasi dziadkowie mieli życie proste jak rozkład jazdy. Coś tu jest. Poza tym wiesz, o co chodzi? Jest za duży wybór. To prawda. Sorry. Halo, no cześć, Daria. Co? Marietta wychodzi za mąż? Za kogo? Nie, no oczywiście, że pójdę. Ja też. Na ślub, ja uwielbiam takie imprezy. Mariettę uwielbiam. Już nie robię sobie, ja i poważnie mówię, pójdę z tobą. No oczywiście. Don't look at me.
I jak? Czekaj. Wow. Wyglądasz pięknie. Czekaj, czekaj, a jak na mnie wyjdzie? Jeżeli popełniam błąd? Kochasz go czy nie? Uważaj, uważaj! Wszystkie singielki były wściekłe, że złapałeś bukiet. A ja to zrobiłem dla ciebie, proszę. Oświadczyny? A czemu nie? Czy ty, Dario Marecka, zostaniesz moją żoną? Dobra, nie rób mi obciachu. Chodź, bo mi tu zaśniesz. Odwiozę cię do domu. Zostaniesz u mnie dzisiaj? Nie, mam kilka ważnych spraw do załatwienia rano. No ale co może być ważniejszego ode mnie, ej? Kocham cię bardzo, cię kocham. Czego nie nadajesz, mam użyć nowy sens. Czekaj. Żenia, Bogu, za to, że cię mam, za to, że jesteś blisko mnie od dnia. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres, no genialne. Z tobą. Nadajesz mi życie nowy sen, genialne. Ja piwniczy. Nowy sens, z tobą mogę iść po niego. Rewelacja, to jest rewelacja. Cześć, Filip. No hej, słuchaj, dzwonię, bo wczoraj odpaliłem wrotki. Nie bardzo pamiętam, co się wydarzyło. Oświecisz mnie? Spacerowaliśmy, potem poszliśmy do ciebie. Całowaliśmy się i sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie, ja nic nie pamiętam. Wystarczy, że ja tego nigdy nie zapomnę. A, czy byłem zajebisty, wszystko działało. Elegancko, jesteś zadowolona. No i super. Spokojnie, wkręcam cię. Do niczego nie doszło. Zdjęłam ci buty i przykryłam kołderbą. A powiedz, od razu się położyłem spać, czy jeszcze coś bradziłem? Bradziłeś, że mnie kochasz. Nie no, to jest akurat prawda. A potem wyszłam. Słuchaj, a wezmę sobie ten twój tekst, co przykleiłaś na kompie, dobra? Okej, jest twój. No i super. A wpadasz do mnie dzisiaj? Chcesz omlet czy jajecznicę? Boże, jakie to jest dobre. Ty powinieneś za to dostać taką gwiazdkę Michelin. Pyszne.
Zgadzam się. Na co? Na twoją propozycję. Jaką? Pobierzemy się i postaramy się o dziecko. Dobrze, ten ślub Mariety. Zobaczyłaś białą sukienkę, dzieci sypiące kwiatki cię wzięło. Ale jutro się wycofasz, ja cię znam. Nie wycofam się. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie zaskoczyłaś. Tak. I straciłeś apetyt? A to tak cię przypiliło z tym macierzyństwem nagle. Tchórzysz? Ale nie powiedziałem, że tchórzę. Chcesz tego dziecka czy nie? No pewnie, że chcę. Tak? Mów, co mam robić. Pojedziesz do moich rodziców, poprosisz ich o moją rękę. Nie będą zachwyceni, że to ślub cywilny, ale trudno. No a potem postaramy się o dziecko i po wszystkim się rozwiedziemy. Okej? Okej, pewnie. Dobra. Dobra. Mam znajomego prawnika, przygotuję umowę, żeby potem nie przyszło ci do głowy, nie wiem, że będziesz się wykłócał o to dziecko czy coś. No jasne, umowa, tak. Czyli będę tatusiem. Będę miał dziedziusia z tego brzusia. Dobra. Będę miał żonę, będę mężem. Wiesz co, poczekaj, no. Ja muszę zapuścić wąsy i brzuch. Masz albo nie, albo, no to ty zapuścisz wąsy, to będzie małżeństwo wąsaczy. Poczekaj, ja mam coś dla dziecka, zobaczysz. No, proszę o podpis. Muszę państwu powiedzieć, że sporządzałem w życiu różne umowy, ale takiej jeszcze nie. A tak właśnie zaczynają się wszystkie szczęśliwe małżeństwa. Poczekaj, masz tu coś? Coś tu masz? Poczekaj. Stało się. Już się nie możemy wycofać. A chciałbyś? Nie. Po prostu doszła do mnie powaga sytuacji. Wszystko to, co mówiłam, było na poważnie. Teraz będziemy musieli wszystkim powiedzieć. I udawać zakochanych. Jestem świetna w udawaniu. No. I ona mi wtedy mówi, że ten, że mniej więcej nie wpuści do siebie do domu. Mhm. To ja mówię, to zamieszkajmy u mnie. No dobrze, a ja mówię, że u mnie jest lepszy widok i chyba lepiej u mnie jednak. A wiecie, jak ja uwielbiam piękne widoki, to się zgodziłem. I się oświadczyłem. Brawo. Oni są szybsi nawet od nas. No, nie licząc naszego przyjacielskiego stażu. Ile my się znamy? 7 lat. Nie. 8 lat, 3 miesiące i 16 dni. Może ty to liczysz? Nie przyszło wam do głowy, że to może coś więcej niż przyjaźń? Nie. Myśmy od razu wiedzieli, że jesteście dla siebie stworzeni. Wszyscy to wiedzieli, tylko nie my. No nikt to nie byłby zakochany, nie spędzałby ze sobą tyle czasu. No, może. Poza tym ja osobiście nie wierzę w taką przyjaźń damsko-męską. Ja słyszałem, że podobno miałeś sporo dziewczyn. Co? Nie, spokojnie. Wiem o wszystkich. W pewnym momencie było tak, że jakiej dziewczyny bym nie poznała, to Filip już ją miał. Faktycznie złamał sporo serc. Moje serce też jest w kiepskiej formie. Ale ja je uleczę. No to liczę. Ej, słońce! Co jest? Siedź, spokojnie, da sobie radę. Ale że się nikt nie zdziwił nawet. Właśnie. Wszyscy uważają, że od
dawna jesteśmy w sobie zakochani. No to niech tak sobie myślą, nie wyprowadzajmy ich z błędu. A, właśnie, bo gdzie ty chcesz wesele urządzić? Nie, no... Co? Zróbmy sam ślub. Ty nie chcesz wesela? Ja myślałem, że wszystkie kobiety marzą o weselu. A co z miesiącem miodowym? Zapomnij. Jak zapomnij? Nie, musimy gdzieś wyjechać, bo się zorientują. A, no tak, masz rację. No to dobrze, tylko gdzieś niedaleko. Tak, czy ja mam pomysł? Co ty znowu wymyśliłeś? Uważaj. To jest tak zwany palec przeznaczenia. Uwaga. Masz mapę Polski, teraz zamknij oczy. Daj palec. Uwaga, i losujesz. I stop! Okej, mamy zwycięzcę. Oszukałeś. Mamy. Nie oszukałem, tylko trochę pomogłem losowi. Lubisz konie? Kręcą mnie osłup. Najpierw obowiązek, potem przyjemność. Nie, no wiadomo, najpierw musimy się rozprawić z twoimi rodzicami. No ale są bardzo sympatyczni. Tak. Zapraszam do stołu. Bardzo proszę. Nasza młoda para. Znaczy młoda. A, chciałem wam przedstawić Magdę. Magda Pigulara, no ja znam. Magda Pigulara, słyszałam. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Na nowej drodze życia, siostrzyczko. Dzięki. Złożej na nią wysoka krucha. Ta siostra twardzielka to jest przecież. Daria sporo mi o panu mówiła, sporo dobrego. Wolisz, żebym zwracał się do ciebie po imieniu, czy bardziej oficjalnie, synu? No to jak to ta chce. Jak ją skrzywdzisz, zabiję cię jak psa. Syneczką. Córuniu, kochana moja. Tak cię kocham. Wszystkiego. Ładna. Ej. No ja mogę. Ale ty kapel rozwalałaś, matka będzie. Pani, pozostaw mnie świadomy i niepełny. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Co ci się dzieje? Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd,
Otwórz. Piękne. Tak, podoba ci się? To przymierz. A co tutaj? Chcesz, żebym o północy zgubiła pantofelek? Nie chcę, żebym się o północy zmieniła się w ogra. Nie daję gwarancji. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. A właśnie, bo po której stronie łóżka chcesz spać? No wszystko mi jedno. Po lewej. Tak, oczywiście. Przepraszam, przepraszam cię. Nie, to... Przepraszam. Jak to chcesz załatwić inaczej, to mów. Ale jak inaczej? Że u lekarza chcesz? Nie, skąd? Nie. Ja wręcz przeciwnie, bo w takich sprawach to jestem tradycjonalistą. Ty wiesz, że to będzie mój pierwszy raz? Jak to? Bo jeszcze nigdy nie kochałem się z własną żoną. Proszę, room service. Zamawiał pan śniadanie do łóżka? Ja myślałem, że ty uciekłaś. Zamierzałam. Twój tytuł Kochanka Roku jest mocno przereklamowany. Naprawdę? No to chyba muszę się zrehabilitować. Mówiłem ci już, że pięknie pachniesz? Kilkadziesiąt razy. Boję się zostać sam. Boję się, że już nie będę z tobą rozmawiał. Że nie pójdziemy się przejść. Boję się, że już nigdy nie zobaczę twojego uśmiechu. Będę już tylko w twoich myślach i
marzeniach niespełnionych. Mocne, bardzo mocne też. Autor odwiedza w szpitalu chorą żonę i każdego dnia pisze do niej jeden list. Mają syna, ale on pragnął też córki. Nadał jej nawet imię. Polina. Polina, czyli Pola? Mhm. Super. Niestety żona zmarła. Nie doczekali się córki. Szkoda, żeby takie piękne imię się zmarnowało. Szkoda. Czyli jak będziemy mieli córkę, to damy jej na imię Pola. Tak. Pola. Pola. A jak będziemy mieli syna, to damy mu na imię Józef po twoim dziadku. Bardzo proszę. Tylko jak będzie starszy, to będzie musiał sobie zapuścić takie sumiaste wąsy. To trzeba to uczcić, co? Elgrejek, tak? Juziu, Pola, Elgrejka. Dla mnie z cukrem. Się tatuś zrobi. Ty pachniesz to. A jak? Co? Jak w tym małżeństwie? No, dziwnie. Czyli już cię wkurza? Wręcz przeciwnie. Jest super. A u was jak? Wręcz przeciwnie. Kolejna terapia. Tak to jest. Nieraz w górę, raz w dół. Doszliśmy do wniosku, że małżeństwo zrujnowało nam życie. Ale wy tak zawsze. Tutaj terapia, zmarnowane życie, a potem dziecko i wszystko jest cudownie. Nie no, dziecko, tak. Dziecko, tak. Zresztą sam zobaczysz, jak brzmiał juniora. No, ja nie mogę się doczekać już. Teraz jest po prostu... Aaaa! Mam was! Mam was! Chodź tutaj, uwaga! Wrzucam was do morza teraz! Koniec! Koniec tego dobrego! I raz! Nie wrzucaj! Wolę myśleć, że to początek tej historii, a nie jej koniec. A co ty tutaj jeszcze robisz? A nic, musiałam coś sprawdzić. Zrozumiałam, dlaczego tak dziwnie kocha, bo się boi. Boi się, że ktoś go zrani. Ja rozumiem, że chodzi o dziecko, ale dlaczego z nim? Znalazłam jego wiersze, nikomu ich nie pokazywał. Są wzruszające i strasznie kiepskie. Czyli poleciałaś nam mierną poezję, tak? Nie no, to dużo tłumaczę, tak? Niektóre były śmieszne. A kobiety kochają mężczyzn, którzy je rozbawiają. Dobrze, wiem, to straszna klisza. Też tak sobie powiedziałam, Daria, to klisza, ale wejdź w nią. Ty się naprawdę zakochałaś? Serce nie sługa. Martwisz się czymś? Nie, tak się zastanawiam. Ludzie, którzy nie rozumieją tego świata, tracą rozum. Ci, którzy nie czują tego świata, tracą zmysły. Dlaczego w takim razie ludzie chorują na serce? Bo kochają mocniej? O! Zatańczymy. Tutaj? A jak? Dajesz. Tak jak ty? No pewnie. A dlaczego ja nie piszę takich tekstów? A piszesz lepsze, tylko nikomu ich nie pokazujesz. Bo ja cały czas pracuję nad nimi po prostu. Obiecaj mi, że kiedyś wyjmiesz je z szuflady. Obiecuję. O nie, ale to porywa. Do łazienki, śpi. Co się dzieje? Nic. A co to? Pstro.
Naprawdę? Naprawdę? Ja dziękuję Bogu za to, że cię mam. Tak! Będę tatą, będę miał dziecko, tak kocham. Nie robię obciechu! Nie robię, a ty to jest mama, to jest najcudowniejsza. Mama, dobra, dobra, już. Co ci lekarz powiedział? Żeby po siebie dbała, Marię. Tylko tyle? Tak. Jezu, ósmy tydzień, to my musimy już pokoik robić. Pokoik. Tak, ten łóżeczko trzeba złożyć, jakiś kolor wybrać, ścian. I telefon nowy, z jakiejś ze mną zajebisty aparat, bo będziemy robić zdjęcie. Dużo zdjęć i takie relacje na żywo, poczekiwanie na dziecko, a co tydzień będzie zdjęcie brzuszek, jak rośnie, tak, tak, będziemy mieli pamiątkę. A teraz idziemy coś zjeść, jestem głodny i też chcę mieć brzuch ciężowy, chodź. Co, ty nie śpisz jeszcze? Cześć. Nie ciągnijmy tego dłużej. Dlaczego? W naszej umowie chodziło o dziecko. I skoro już jest, będzie, to... O co ci chodzi? O to, że poszedłem z chłopakami na piwo? Nie. Już my piliśmy za moje ojcostwo. Nie było żadnych dziewczyn. Byli sami faceci, ja cię nie zdradzam. Przysięgam. Nie. Mam zadzwonić do Maćka, chcesz? Ale nie tak? O to chodzi. Ale to o co chodzi? O umowę. Ale pieprzyć umowę. Ona od początku była nieważna. A twoje życie, twoje panienki, twoja niezależność? Ale ja tego nie chcę. Ja chcę ciebie. I zawsze chciałem. Nie. Chciałem tylko ciebie, naprawdę. Ale nie możesz, rozumiesz? Nie możesz. Nie możesz ze mną być. Nic nie wiesz. Ale to jest... Nic o mnie nie wiesz. Nieważne. Nie wiesz nawet... To jest nieważne. Ja naprawdę cię kocham. Siadaj i odpoczywaj. Siadaj. No nie przesadzaj, przecież ciąża to nie choroba. Jasne, jeszcze pobiegaj i poskacz. Może przejdziesz do historii jako pierwsza, która urodziła na trampolinie. Zobaczcie, co znalazłam. To była twoja, zobacz. Śliczna. No, może założysz ją mojej wnuczce. Dobra, dziewczyny, nie przesadzajcie. No, może się pobuczycie jeszcze nad tymi ciuszkami. Ej, ty sama będziesz buczeć, jak tylko zostaniesz matką? Ale nie na temat bawełny. Ty też będziesz chlipać na temat sektora tekstylnego? Przecież teraz wszystko produkuje się w Chinach. Boże, ja tak niedawno kupowałam jej takie małe ubranka. Mamo, proszę cię, nie płacz. Dzieci tak szybko rosną. To jest, że zaciągam się tobą, choć wcale nie palę. Nie wierzę, ja tak powiedziałem? Powiedziałeś. Nie wierzę. Ustawisz mi drinka? Ożeniłem się. Ale twojej żony chyba tutaj nie ma. O, siemanko. O, cześć. Hej. Słuchaj, nowy tekst napisałem.
Ale wiesz, w sumie to mam materiał na cały album już zamknięty. To jest bardzo dobry. Przeczytaj chociaż. No dobra. No, super, super, dzięki, tylko przeczytaj. Okej. Okay, no, zatrzymaj się, hej. I co? Nic. Hej. Palant. Słuchaj, dałem tekst. Hej. Hej. Wziął, powiedział, że zobaczył, no i może coś z tego będzie. No, to ciśnij go, ciśnij. A który mu dałeś? A ten nasz, ten... Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Jest przepraszam, no, za mocno. Co jest, nie podoba ci się ten tekst? Nie, zaczął się. Ale co? Zaczęło się. Już? Naprawdę już się zaczął, tak? Oddychaj, ja idę po torbę. Torba! Gdzie jest torba? Gdzie tu torbę dałaś? Halo? Panie doktorze, zaczęło się. Dobrze. Mam, jest! Jest, zaraz mam torbę. Wszystko spakowałaś, skarpetki na zmianę majtki, tak dobrze? Spokojnie, jak się czujesz? No, a jak myślisz, rodzę? Rodzisz, świetnie. To ludzie rodzą, to się zdarza, to jest zupełnie naturalne. Oddychaj tylko, Jezu. Chrystie. O, Panie. Jak będzie po wszystkim, to zajrzyj na półkę z płytami. Obiecaj mi. Jak się czujesz? Dobrze. Wszystko gotowe, zespół czeka na bloku. Proszę podpisać zgodę na cesarskie cięcie. Ale nie, my zdecydowaliśmy się naturalnie rodzić. Ze wskazań medycznych poród siłami natury nie jest możliwy. Pani nie rozmawiała z mężem? Na blok. Półka z płytami. Kocham. Kocham cię. Pa, pa. Ja tu będę czekał. Dziewczynka, godzina urodzenia, 23.15. Szybciej, zaburzenia rytmu. Asystoria. Adrenalina. Poszła? Daria, jesteś moją pacjentką od kilku lat. Powiem ci teraz coś nie jako lekarz, ale jak przyjaciel. Jeżeli teraz zdecydujesz się na dziecko, to przez okres całej ciąży będziesz musiała być pod stałą opieką specjalistów, kardiologów i ginekologów. Jeśli będziesz brać leki i postępować zgodnie z zasadami, to może ty ciążę donosisz. Ale poród, sam poród będzie obarczony największym ryzykiem i ty musisz się zastanowić, czy ty chcesz je podjąć. Daria, twoje serce jest jak sucha śliwka. I nagle w trakcie porodu wraca do ciebie 1,5 litra krwi. Ja wiem, że macierzyństwo to jest coś, czego chce doświadczyć prawie każda kobieta. Ale ty, podejmując tę decyzję, musisz kierować się rozumem dla dobra twojego serca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Koniec. 11, 13. Koniec. 11, 13. Słuchaj, idź, przynieś mi może coś słodkiego, co? Ale co, no to teraz? Proszę. Dobra, już idę. Nie powiedziała pani mężowi? Wystarczy, że ja się boję. Powinien wiedzieć. Znać ryzyko. Jest! Moja córka idzie, moja córka! Chodź tu już! O, Polusiu, jest jaka malutka, jaka śliczna! Pachnie jak mama, jaka piękna! Bardzo mi przykro. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ją uratować. Ale nie, bo jestem mężem Darii. Zna pan Darię przecież. Naprawdę jest mi bardzo przykro. Daria znała ryzyko i chciała je podjąć. No, o czym pan mówi? Jakie ryzyko? Proszę zawołać Darię. Proszę jej powiedzieć, że ja teraz idę do Darii. Naprawdę. Proszę mnie przeprosić.
I proszę nie przewrócić w tej chwili. Ja chcę zobaczyć Darię teraz. Nie, spokojnie, spokojnie, wszystko jest dobrze. Daria na chwilę gdzieś wyszła. Zaraz nie miał być w pole. Wszystko jest w porządku, ona zaraz wciąż. To pierwszy z filmów, który dla ciebie nagram. Nagrywałam już coś wcześniej, ale ten jest tylko dla ciebie. Tylko dla ciebie, Filip. Mamy teraz dwa wyjścia. Albo przy porodzie umrę, a ty zostaniesz z naszym dzieckiem. Albo wszystko będzie w porządku i oboje będziemy śmiać się z tego filmu. Szansa, że kiedyś obejrzymy to we trójkę, jest warta każdego ryzyka. Na początku chciałam cię przeprosić. Zaryzykowałam i wciągnęłam cię w grę, bo bardzo pragnęłam być mamą. Oboje chcieliśmy dziecka. Ono przedłuża nasze życie, nadaje sens. Nosi w sobie cząstkę naszej duszy. Więc nawet jeśli mnie już nie ma, jest Pola. Więc niczego nie żałuję. Miało nie boleć tak bardzo. Jednego nie przewidziałam. Ciebie. Ciebie, Filip. Zakochałam się w tobie. Ty zakochałeś się we mnie. Zresztą chyba od zawsze coś do siebie czuliśmy. Gdyby lekarz nie powiedział mi o ryzyku, pewnie nadal przeżywalibyśmy pasmo identycznych, głupich dni. Chwila, w której dowiedziałam się, że jestem w ciąży, nadała mojemu życiu sens. Wszystko nabrało znaczenia. Damy radę, nie? Będziesz mi pomagać. Odkąd pamiętam, żyłam z ryzykiem. Teraz po prostu podjęłam kolejne. Proszę cię tylko o jedno. Żeby zawsze o mnie pamiętała.
chcę ci coś powiedzieć. Ale to musi zostać między nami. No wiesz, między mamą i córką. Także tacie ani słowa, okej? Okay? Obiecujesz? Dziś twój wielki dzień. Pierwszy raz idziesz do szkoły. Dobrze. Wróćmy do naszej historii. Nie gniewaj się, że nie będziecie w niej od początku. Pojawisz się gdzieś w środku, ale tak naprawdę byłaś w niej od zawsze. Kocham cię. Też mnie kochasz? Jak bardzo? Aż tak bardzo? Ja ciebie też kocham tak bardzo. Chodź, kochani, bo zacznę bez ciebie. Pięknie wyglądasz. Bardzo ładnie. Chodź. I uwaga, i plecak założymy. Chodź, daj jedną rączkę. O, jedna, druga. O, uwaga. No, moje uczennice. Uwaga, uwaga! Uwaga, chowamy się tutaj pod daszek! Ja! Słyszysz? Czyja to piosenka? Twoja i mamy. Dokładnie tak! To co, dwa lody poprosimy. Jaki chcesz? Śmietankowy. Śmietankowy, dwa razy śmietankowy. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bo nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek. Bez ciebie nie mogę nad w noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności. Z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić my życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala, że aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe w twoich objęciach tonę. Bo wiem, że trzymam w moich ramionach tą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, wiem, nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, wiem, nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. I kochasz mój delikatny dotyk jak aksamit. Kocham, gdy oddajesz mi w całości się nocami. Kocham, kiedy obsypujesz mnie pocałunkami. Nie do opisania jest uczucie między nami. Bo moja miłość do ciebie nie zna granic. Nigdy cię nie oddam na świecie nikomu za nic. Yo, ja słucham twoich rap, dla ciebie staram pozbyć się wad. To wokół ciebie kręci się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że
cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Yeah.